Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj 11 lutego zebraliśmy się tutaj w Kosakowie na WG, gdzie kolega Maciek organizuje trzecią edycję już lotów zimowych. Mamy dzisiaj finał. Zobaczmy, dzisiaj nam towarzyszy tutaj grupa kibiców. Miejmy nadzieję, że do czasu, kiedy gołębie przylecą, tych kibiców przybędzie. Ja może tych kibiców podejdę tutaj, przedstawię, żeby nie popełnić błędu, to oni się sami przedstawią, skąd są, jak się nazywają. Krzysztof Gański, oddział bytów. Widzimy, się nie ogolił przed tym, jak się nazywa tutaj kolega Marek Lipiński, oddział 0299 Czerwsk. Tak. Mariusz Plata. No, z jakiego oddziału? Czerwsk. Paweł Nowicki, oddział bytów. Ostapiuk Sylwester, Karnowo, Słupsk. Damian Janecki, oddział Walsrody. Środa Patryk, oddział Słupsk. Porwiecki Marcin, oddział Kartuzy Żukowo. Kaszubowski Marcin, oddział Kartuzy Żukowo. I który z kolegów ma gołębie, bo tak po nazwiskach tak. To ja mam. Słyszymy. Druga kadencja. Jakieś aktywowane coś jeszcze mają? Są dwa. Dwa. Jeden jest dzisiaj, leci. Dzisiaj leci. Poszło na lot, właśnie przypomnijmy, poszło na lot dzisiaj 68 gołębi. Wprawdzie z ostatniego lotu w tym pierwszym dniu doleciało 66, natomiast kiedy system włączyliśmy następnego dnia, jeszcze okazało się przy robieniu statystyk, że jeszcze dwa doleciały. Przypomnijmy tylko, tych gołębi poszło wtedy na lot 71, to był już czwarty lot. 71 z taką, tak, a czwarty lot był z taką ilością i co ciekawe, te wcześniejsze 3-4 loty, które były właśnie, były praktycznie bezstratowe, bo mimo tego, że gołębie nawet nie przyleciały tego samego dnia, one następnego dnia, czy po kolejnych, przy kolejnych włączeniach systemu, one się, że tak powiem, aktywowały i było widać, że one są. Na lot dzisiaj poszło, tak jak powiedzieliśmy, 68 sztuk. W stosunku do tego, co na początku, kiedy zaczynaliśmy, przypomnijmy tylko, na pierwszym locie mieliśmy 90 gołębi. No, pierwszy lot był tak dla nich ciężki, bo przyszło wtedy chyba 11 gołębi. Pierwszego dnia. Nie, 11 nam zabrakło, zginęło. Zginęło, a później została 79 i po kolejnych lotach, tych lotów mówiliśmy już było do tej pory 11, one tam ginęły, ale to były pojedyncze sztuki. Także od pewnego momentu mieliśmy 71 gołębi i tak mówię, 44 loty się z taką ilością odbyły. Ten ostatni lot spowodował stratę nam 3 sztuk. No, miejmy nadzieję, że w tym momencie, kiedy są już te gołębie w locie, a były dzisiaj wypuszczone o godzinie 10.15, kolega Maciek, kiedy tam dojeżdżał, mówił nam, że pogoda jest taka, no tutaj zobaczmy, mamy o takie niebo, przed chwilą one było bardziej zachmurzone, teraz tutaj od tej strony tutaj się widzimy rozjaśnia, nawet już niekiedy niebieskie widać, tam niestety było takie bardziej zachmurzone, było trochę mgły, ale Maciek mówi, że no trzeba wypuścić, niestety, no nie będziemy dalej czekać, no w końcu zimowe loty nie możemy do lata przedłużać też, nie? No taka prawda, tutaj zobaczmy, kolega nam tutaj rozpala grilla, on jest skupiony na tym tutaj. Będziemy za chwilę tutaj mogli konsumpcję rozpoczynać, ale tutaj teraz jeszcze powiedzmy, a jak koledzy w tym roku zapatrują się z okiem uczestników na takie loty? No może tutaj o koledze. Kolega już drugą edycję. Trzecia edycja będzie. Trzecia. I trzeci, ale trzeci rok już też masz gołębie tu? Pierwszy raz zimowy to jest. Pierwszy raz miałem 5-4. Kategorię AC wygrał mój gołąbek. Z finału w 17 roku 4 gołębia miałem. No i teraz będzie trzecia kadencja. Trzecia kadencja. Tutaj w tym roku, Marek, ty dałeś jakieś gołębie, czy nie? Czy tylko przyjrzałeś Mariusza, przywiozłeś? Ja tylko tutaj kibicuję i kolegom kibicuję, żeby ten przyjechał z Mariuszem Platem i kibicuję dla jego gołębia, żeby był pierwszy, nie? Tak, on tam ostatnio coś tam... Ostatnio był ostatni, a dziś pierwszy, bo ostatni będą pierwszymi. W kościele byliście? Byliśmy. Może się coś uda. Krzysztof, jak ty tam masz jakieś tu gołąbki? Tak, jeden został, nie był aktywowany. No ja tu jeszcze od początku, piąty rok będzie teraz, miejmy nadzieję, że w tym roku będzie lepiej, bo są drużyny, o to żeśmy walczyli, bo tak pojedynczy to wiadomo, to różnie bywa na tych finałach, na tych lotach, ale jest fajnie, polecam, gołębnik super. Co to więcej? No ja to bardzo lubię, bo możemy się spotkać, taki zimowy okres. Tak, zawsze porozmawiać. Właśnie, chciałem powiedzieć, tutaj zimowy okres, możemy się, my osoby, które mamy te same hobby, praktycznie możemy się spotkać, porozmawiać. Tam loty zimowe to są, powiedzmy tak szczerze, no to nie cieszy się dużą popularnością w Polsce, w Europie, nigdzie praktycznie, ale z drugiej strony to jest jedyny moment, że możemy sobie o tej porze popatrzeć na przyloty gołębi w Polsce, bo akurat na południu Europy, czy tam w Afryce, czy gdzieś tam. Harona, tak, tam właśnie tam się loty odbywają. Natomiast tutaj my w Polsce możemy sobie popatrzeć, jak no, miejmy nadzieję właśnie, że z tego kierunku tutaj jeszcze podejdę, z tamtych okolic, a tam też widzimy się już tutaj przejaśnia. Te gołębie będą tutaj, miejmy nadzieję, już niedługo przylatywać. Widzimy tutaj, pomału kibiców nam przybywa, ale to się nie ma co dziwić, bo jak tylko się kiełbasa pojawiła na grillu, to się jakby tak powiem z kosmosu tutaj z nienacka, to koledzy właśnie, koledzy pszczołowcy od razu na kiełbasę przyjechali, także witamy, tak żartuję, ale nie. Na coś trzeba przyjechać. No to żartuję, no właśnie.
Także mamy tutaj już na grillu kiełbaskę. Także ci, co, tych, których nie ma, niech żałują. Jest godzina teraz, już zobaczmy, 11:18. Gołębie są w locie, godzina i 3 minuty. Na razie się nie spodziewamy, ale tak tutaj są dywagacje, że się w okolicach godziny 12 mogą już tutaj zacząć pojawiać. I w to głęboko wierzymy. Ale dobrze się składa, bo zobaczmy, niebo się robi coraz bardziej niebieskie. Powstał teraz tutaj inicjatywa, że są już dwa gołębie, widzimy, o. Patrzymy, weźcie zobaczcie, czy sam system działa, bo my nie patrzyliśmy. Przyleciały pierwsze dwa gołębie z kierunku. Zobaczmy, weźcie tam, zobaczcie, tam. O, już weszły. Teraz zobaczymy, czyje to są. Tu zobaczmy, mamy przykryte, żeby nam się nie, że tak powiem, żeby nam tu... To są kolegi Stefan Ogrodowski, gołąb 30 12284, i gołąb razem z naszymi gołębiami. Tutaj mamy, jest kolega Pszczołowski, tak, gratulujemy. Można gratulować, no Stefana nie ma. Kolegi Ogrodowskiego pierwszy, a drugi razem z naszymi gołębiami, czyli kolegów Pszczołowskich tutaj. O której godzinie on był, bo nie zwrócił uwagi, bo się zagadaliśmy trochę. 11:44. To jest ten 91 końcówka? Nie, właśnie inny, 12284. O! Także dwa gołębie pierwsze przyszły z kierunku. Bardzo fajnie, widzieliśmy, bardzo szybko weszły. Tutaj nie, no ty na drugą do pracy idziesz, nie? No to trzeba było sobie wolne wziąć. Ale może na telefon przyjść. No. Co? Już nie idziecie. To wiemy. Się nie pomyliłem, jak powiem, że za 15. Tak, nie? Czyli są godziny, a chodźmy, zobaczmy jeszcze raz. Jest 11:40. Tak, tak, ale zobaczmy, jaką prędkość miały. Zobaczymy sobie zaraz tutaj, teraz widzimy. Miały 1178 metrów na minutę. Praktycznie weszły jednocześnie. Także zaraz sobie tutaj zobaczymy kolejne, miejmy nadzieję, że będą przychodzić, i tylko wypada nam tutaj kolegom pogratulować. Tutaj jeszcze przy okazji kolega, zobaczmy razem z naszymi gołębiami, on tu też film zamieści. Kolega, polecamy uwadze. Są następne? Jeden. Zaraz zobaczymy, kolejny tutaj przyleci. Gdzie on jest? No tu siada. Widzimy ten gołąb. Ja patrzę, że mi bateria sygnalizuje, że się kończy, ale muszę wymienić, ale nie będę w tym momencie akurat robił. Widzimy, ma opuszczone skrzydła, troszeczkę zmęczony wygląda, nie? O, zobaczymy. Na szczęście, jak mi wpadła bateria, tutaj kolega filmuje, także będziemy widzieć. O, i zaraz nam odczytasz, nie? O, zobacz, czy tam jest ten gołąb. Czy jest? Tomasz Kantorowicz. Tomasz Kantorowicz. Dobrze. Mamy takie stado gołębi, jest to kilkadziesiąt sztuk. Z 30 sztuk gdzieś, 40, co? No to zobaczymy. Przyleciały z kierunku, widzieliśmy. W sumie widzimy ten najdłuższy lot, który mieliśmy do tej pory, a bardzo ładnie odpukać na razie te przyszły. Także ta ilość już też zapewni nam, że nie będzie strat za dużych. To... Maciej wie, że są głębie? Nie wiem tego jeszcze. No, tam się na szczęście system też wszystko odbija, bo to temperatura, widzieliśmy, ręcznikami przykryte. I będziemy sobie zaraz mogli tam wszystko oglądać. A patrzyliście, czy na internecie wszystko przekazuje dobrze? Czwarty! I wasz też? O, siada pięknie stado. Czwarty! To do pracy już nie pójdziesz. Jacek, do pracy już nie pójdziesz, co? Jacek, do pracy nie pójdziesz? No, kolega niestety może zostać zwolniony z pracy. Widzimy, wchodzi to stado tam. Troszeczkę będziemy musieli poczekać, aż wszystkie zostaną odbite. Ale to my mamy troszeczkę czasu, także nie ma problemu. O. Teraz widzimy, słońce wychodzi. Dobra, następne są. O, i też z kierunku wszystko. Prędkość mają około 1100 coś, tam były te pierwsze. Także akurat, czyli te 60 parę kilometrów do 70 na godzinę. O. Bardzo ładnie wchodzą, też trzeba przyznać. O, i są te następne. Tam sobie zaraz na internecie zobaczymy też klasyfikację AS. Tam nam przelicza. A przyszły te gołębie, które były w klasyfikacji AS pierwsze? Zobacz, Jacek.
dwa ostatnie zostały. Ile jest gołębi wszystkich odbitych? Ile jest odbitych wszystkich? Ile jest odbitych? Popatrzcie, na dół, weź na sam dół przejedź. Mamy 42 gołębie, a tam one się jeszcze będą odbijać, bo tam cały czas odczytuje, widzę. Nie, to będą jeszcze, bo one odczytuje. Po prostu w jednym cyklu 4 anteny omiata to troszeczkę... Zaraz zobaczymy na internecie, to tam chodźmy zobaczyć. Tutaj popatrzmy. Ja wiem, on się wygaszać jest po prostu. Także sobie zaraz zobaczymy. Gratulacje. Weź go, weź ten laptopa odpal, zobaczymy, ja tu będę filmował jeszcze. O. Dwie sztuki zostały jeszcze na dachu. Siedzą te dwa gołębie. Tam widzimy w klasyfikacji, as chyba zostało tak jak było wszystko, nie? Tutaj popatrzmy, ile tu jest gołębi, na razie 50 sztuk. No to jeszcze zostało 19 nam... Chyba. Nie, 18, bo 68 było. Aha, dwa jeszcze są na dachu. 68 to... No to mamy tutaj, czyli 18, czyli jak dwa to będzie się to... 16. No. Tam patrzyliśmy w klasyfikacji as, zostało tak jak było, olimpijska chyba był pierwszy, drugi Stefan Ogordowski i kolejny był gołąb. Kogo to był ten ostatni? Niebobrot tylko, no zobaczymy zaraz. Ale tutaj sobie popatrzmy, przypomnijmy kolejność, pierwsze Stefan Ogordowski, no niestety nie jest to ten gołąb, który był wtedy w klasyfikacji as prowadził, ale ten, który był w klasyfikacji as Stefana Ogordowskiego jest gołębiem 5, on teraz jest w drugim miejscu i kolegi olimpijska. Teraz 7 siadło? Tak, siadło. 7 sztuk siadło, widzieliśmy, tam się zagapiliśmy. O. Także jak te wejdą, to już będziemy prawie 60 mieli. Dwa, więcej tu jest, 2, 4, 6, 8, 10 jest tu. Co? 9, no. O. Co ciekawe, trzeci rok z rzędu, system stoi cały czas na zewnątrz, tam wprawdzie mi końcówki mi poprawiamy, tam co jakiś czas sprawdzamy. Widzieliśmy, kolega Maciek szmatami obłożył. On tu nam hałasuje. Szmatami obłożył, ale wytrzymuje na szczęście i laptop, i ten to, takie warunki trochę frontowe, ale nie ma problemu. A widzimy, gołębie sobie ładnie wchodzą. No i mamy tą niedzielę, piękne emocje. To do pracy nie jedziesz, Jacek, co? No to, czyli do mnie jedziemy, tak? No, tutaj zaraz sobie trzeba uczcić, wiemy kto będzie, że tak powiem, sponsorem tego spotkania. O, ostatnie dwie sztuki. Ile tam jest teraz odbitych już? Jest 60 już? Nie, chyba jeszcze. Ile jest? Być pierwszy. Ile jest? 60? Zobacz. My tutaj bierzemy na wieżąco. 59. 59. Dwa są, ale może być odbitych. Teraz. Aha, wszedł, to będzie ten. Jeszcze 60. Jojo, weźmiemy tutaj, popatrzmy ten ostatni gołąbek, ciekawe czy on jest, może już być odbity, bo one tak wchodzą, że niekiedy cofną, ale go system i tak zarejestruje. No Maćka jeszcze nie ma, z reguły mu się udawało, kiedy mieliśmy te loty przylecieć troszeczkę wcześniej. Jak się kolegom podobało, czy ktoś jeszcze ma tu gołębie z tych, co to wróciły, czy nie? No tak, moje. I który był? Ósmy. A w klasyfikacji as który jest? Ósmy. I ósmy teraz był z lotu? No to się, kurde, ładnie, to gratulujemy. Kolega Nowicki, jak tam? Jeszcze nie ma go. Nie ma go jeszcze? Nie ma, chyba to... nie ma, nie wiem jeszcze, to sprawdzaliśmy. Nie było go jeszcze? Jeszcze chyba nie ma. Dobrze. To zobaczymy. Szwagier, ty, twój był tu jakiś? Jest. Który? Teraz siedzi na klapie? Nie, już weszedł. Proszę nie obrażać, 49. Dobrze, nie. Ale widzimy, emocje były, mamy zimę, a mogliśmy obserwować sobie przylot gołębi. Na szczęście widzimy, nawet jakby już nic nie miało przylecieć, to 60 kilka... Ile 60 gołębi jest już? Żona w pracy, muszę obiad zjeść. No właśnie. No ja podejrzewam, że ty przyjechałeś specjalnie, nie? Na te kiełbaski. Dobrze. A ten gołąb widzimy sobie, chodzi tam. Nie chce wejść na razie. Jacek, ile tam jest gołębi teraz? 61 czy ile odbitych? Zobacz. 59. Nie, tam... Jest już odbity wszystkie te? 59. No to ten jeden mógł być odbity, a nie ten. Także brakuje nam jeszcze 10 gołębi. Ale będziemy tu jeszcze czekać troszeczkę, będziemy obserwować. Może jeszcze nam się uda te gołębie zobaczyć, jak będą przylatywać. Tak, tego w głowie, co? No widzimy, przyjechał kolega Maciek.
No Maciek, jak się wszystko udało zarejestrować, także zobaczysz jak przylatywały. Ty, jak pogoda się zmieniała tutaj? O, ja za was pokażę. No. Strasznie. Już mamy 60 prawie, Maciek. Także ciągle będziemy sobie tutaj jeszcze czekać na te gołębie, które są w locie. Widzimy, Maciek wszedł od razu gołębiowi, motywacja wzrosła, ale nie chce coś przeskoczyć. Może tym... O! I wskoczył. Zobaczymy, czy był odbity, czy to był gołąb. Popatrzymy. O, zaraz zobaczymy, ale on już chyba był odbity. Nie, on już był... On już był wcześniej, Maciek, odbity. On już był odbity wcześniej. Cztery są następne. O! To popatrzymy. O, to jak jest 59, to jest następne. Jest następny w górze. O, tam też krążą. 5 sztuk jest. O, będą lądować. Ten już ląduje. O, proszę zobaczyć. Szybciutko 4 te też nadleciały. Ładnie. I se gołębie wchodzą. O. Grupa takich niebieskich. Takie mają lekko nakrapiane główki. Pstre takie. Prawdopodobnie nakrapiane. Teraz zobaczymy zaraz jak ten wejdzie, ile tam jest tych gołębi. O, jest jeszcze. Widzimy się bardzo ładnie, dzisiaj bardzo ładnie się schodzą, nie musimy wcale długo czekać. Ile tam jest, Jacek, zobacz. 64, czyli ten będzie 65, to o, tutaj ląduje 65, czyli tych gołębi widzimy 4 sztuki, bo wtedy według tego, co szybko liczę, 68, nie, mniej nawet. 3 sztuki już by tylko brakowało z 68, nie? O! Już jest, wszystkie mamy i tam teraz będziemy widzieć, ile jest ich? 65? Tak. No to mamy tylko 3 sztuki jeszcze Jan brakuje. Bochenczak ostatni. O kurde, akurat z Janem rozmawiałem, życzył, żebym gratulować mu, żebym kibicował, no tak się kibicowało, widzimy, Jan, nie gniewaj się. No 65. Ale ten gołąb z Jana Bochenczaka, to jest ten, co chyba on ostatni po tym pierwszym chyba locie jakoś tak późno przyleciał. Późno, później musiał ją jaszcząb chyba mieć, bo ma ogon wyrwany, część. Zobaczmy, duży poziom kultury dowódczo-sztabowej, mówienie z pełnymi ustami, nie ma problemu. I raz, dzisiaj jest wybaczalne wszystko. I ten, i raz też przyszła na drugi dzień ostatnio i właśnie ten ogon miała wyrwany, czyli jaszcząb musiał ją... Ale widzimy, z 68 sztuk jest 65 już w domu. Dwa gołębie zdecydowanie wyprzedziły tamtą grupę następną i się potwierdziło kolegi Ogrodowskiego, wprawdzie gołąb inny, ale w tej grupie kolejnej przyszły te, które prowadziły w klasyfikacji AS, także chyba klasyfikacja AS nie uległa dużej zmianie. Zaraz sobie tam zobaczymy na internecie, to jest wszystko szybko przeliczone, a my sobie tylko czekamy na te 3 ostatnie ptaki. No pomału nas część kibiców już widzimy opuszcza, bo tak jak przyleciało z 68 gołębi 65, czekamy na 3 następne. Kiełbasy też tam jeszcze troszeczkę zostało, natomiast większość została zjedzona, ale ci co zjedli, to już widzieliśmy, pojechali. Ale mamy godzinę 12, ile jest? 12.10. Gołębi mamy 65, Maciek też wrócił. Myślę, że każdy tutaj jest zadowolony, bo mimo że warunki tam, gdzie Maciek wypuszcza, były gorsze. Teraz się nam tutaj zrobiła piękna pogoda, co też wpłynęło pewnie, że te gołębie tak ładnie przyszły. 3 sztuki, które ostatnie są w powietrzu, będą tutaj cały czas mile widziane. Będziemy tutaj czekać na nie jeszcze chwilę. No, na internecie będziemy też mogli zobaczyć, jak te gołębie, czy przyjdą, czy nie. Gratulacje jeszcze raz. 66 gołąb doleciał, widzimy. Nakrapiany pstry taki. Już przechodzimy. Zobaczymy. A Mariusz nie doleciał twój? I 2 są. No to kurde, tylko jednego nam już będzie brakowało chyba.
Chyba, że tam się odbiło więcej, a my przegapiliśmy jakiegoś. Siedzą te dwa ptaki na dachu. Tutaj zobaczmy. Tu kibice, zobaczmy. Zostało już tylko chyba z 10, 2, 4, 6, 8, 9 osób. Tamten się bardziej decyduje na wejście. O, wszedł. Drugi zaraz za nim, widzimy, już podąża. A kurde, zapyszyliśmy trochę. Patrzymy, popatrzymy. Pewnie już podbijały się, zaraz sprawdzimy. O, 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 o. Ten wskoczył, jeszcze ten jeden się waha, ale już odbity jest zapewne. Sobie popatrzymy. Nie, nie wszedł, ale tu popatrzymy. O, sobie tutaj zobaczymy. Zobaczymy. 66, pozycja Przemysła Wiktorowicz i 67 kolegi Mariusza Platy. Mariusz, jakbyś zgadł, to był twój ostatni gołąb na razie z pozycją numer 68, 7. Proszę? 67. 7, także jeszcze no, przedostatni może będzie, jeszcze jak ten doleci jeden. O. Tamte już widzimy, wszystkie, które doleciały, weszły. Pomału będziemy naszą relację kończyć. Może ten 68 jeszcze dzisiaj doleci, jak nie dzisiaj, to może jutro będziemy patrzeć. Ale póki co z 68 wypuszczonych na lot mamy 67. Także gratulujemy tym, jeżeli są tutaj ci, co mieli gołębie. Mariusz, tobie też gratulujemy, także tutaj, to tak w żartach, ale dziękujemy tutaj. O, kolega, drugie miejsce z dzisiejszego lotu. I czwarte. Ale, i czwarte też, tak? Tak. I w klasyfikacji A twój gołąb jest który? Dziesiąty. No, wygrał dzisiaj gołąb kolegi Stefana Grodowskiego, ale gołąb ten, nie, który był, nie ten, co był w pierwszy w klasyfikacji, drugi w klasyfikacji AS. Natomiast w klasyfikacji AS pierwsze miejsce olimpijska A, to jest chyba kolega Bobro, tak? Tomasz. I drugie miejsce gołąb kolegi Stefana Ogrodowskiego. 67, chyba 91 końcówkę ma, czy 37, 91. A trzecie, kto tam jest trzeci w klasyfikacji AS? Zobaczcie. Ona się chyba nie zmieniła. Przejdziemy, zobaczymy. Mariusz Murański. Mariusz, kolega Mariusz Murański. O. I wszystkie te gołębie to były te gołębie, które były aktywowane. O, także gratulujemy. Za tego ostatniego. Popatrzymy. Może jeszcze coś tutaj przyleci za chwilę. No, w zasadzie czekamy tylko na jednego gołębia. Jedziemy tutaj, nim odjedziemy, to jeszcze tutaj kolegę Maćka zapytam, jakie tam pogoda tutaj jest, dużo lepsza chyba niż tam? No, dużo lepsza. Tam jakie były warunki, to będziemy mglisto na filmie widzieć. Tak, będziemy na filmie widzieć, mglisto, ale w naszą stronę, tak jak mówiliście, że jest coraz lepiej, to mieliśmy dlatego tak nadzieję, że jak rozjaśnie, one idą no, w kierunku jaśniejszym, czyli poszły dobrze, widocznie. No, zadowolony chyba jesteś, bo... Jestem zadowolony. Mówię, takiego finału to chyba nie mieliśmy, żeby emocji, jednego gołębia tylko brakowało. Emocji. Nie, rok temu też chyba... Tak, jednego brakowało? Ja nie pamiętam. Nie więcej. Emocji było dużo, no. 12 lotów, 500 km prawie mają w skrzydłach, może nawet 500 w lotach zimowych, czyli myślę, że się wyselekcjonowały już te gołębie, które tu miały lecieć. Nie? No. Ale odległości takiej nie było chyba jeszcze na zimowych, nie? Nie, rok temu też było tylko Łuski, nie? Tam stałem, mniej więcej w tym samym miejscu. Z tym, że rok temu była całkiem inna pogoda, u nas było troszeczkę śniegu, tam nie było śniegu, teraz wszędzie śnieg. No i mglisto. Z tym, że no mówię, tam nie było nieba w ogóle widać. Czym bliżej domu już były prześwity, czyli coraz lepiej. A jak już zadzwonił, też tam są już dwa pierwsze, to aż mi... A gdzie byłeś wtedy, jak usłyszałeś? Byłem przed Brzezinem. Jeszcze 20-30 km tutaj no było. No, gdzieś tak. Także może jak nie się, pamiętam, w którym miejscu. Jak się wszystko dobrze nagrało, to będziesz widział, jak przylatywały te gołębie. Dwa były, ja ci już opowiem, dwa w pierwsze były to wcześniej. Wiem, no. Natomiast później przyleciała taka grupa kilkudziesięciu gołębi. O, a później sobie tak dolatywały w małych grupkach. Także dziękujemy, do zobaczenia i zapraszamy do wzięcia udziału w rywalizacji w 2018 roku, zarówno w lotach gołębi i młodych, i gołębi dorosłych. Do zobaczenia, dobry lot. Dobry lot. Dobry lot. Dobry lot.